Cześćka wszystkim! To ja, Zafira Alpes TV, a dzisiaj będzie kolejny shopping, w którym kupiłam aż 4 pet shopy, ale czwarty pet shop jest naprawdę wyjątkowy. Ludzie z Instagrama pewnie już wiedzą, o jakie pet shopy chodzi, więc jeśli już wiecie, jakie będą to pet shopy, napiszcie hashtag Instagram. No i zapraszam do tego krótkiego filmiku. Pierwszym pet shopem jest ten kotek, chyba Pers, nie jestem pewna. Jest on troszeczkę w gorszym stanie, ale mi to nie przeszkadza, tak jak mówię. Ma on rysowane oczka, ma dziurkę i tak się prezentuje. Kolejnym pet shopem jest ten ptaszek, to jest chyba paw, o ile się nie mylę, ale i tak zawsze go uważam za papugę, więc no nieważne. Tak on się prezentuje, wygląda całkiem fajnie, ma bardzo ładne kolory, podobają mi się. Miętowy z takim właśnie fioletowym, ma śliczne oczy. Nie ma on dziurki ani magnesika, bo ma taki uchwycik, jak ja to nazywam. I jest bardzo ładnym pet shopem. Przed ostatnim pet shopem jest ten śliczny pingwinek. To jest, tak myślę, że to jest pingwin, ale jest mega, wow. Tylko ma taką wielką głowę, ale jest ogółem bardzo ładny. Ma dziurkę, jest to w ogóle mój pierwszy pingwin w kolekcji, co jest ciekawe. Jest prześliczny. I ostatnim pet shopem jest ta piękna jamniczka, zobaczcie! Jest prześliczna, tak się prezentuje, ma piękne niebieskie oczy. Jest to jeden z pet shopów z moich marzeń, ponieważ zawsze mi się podobała. Ta tak zwana Avery. Ma szary magnesik. No i będzie się nazywać Sasza, bo tak uznałam, że to imię mi pasuje. Jest przepiękna. Ogółem wszystkie pet shopy kupiłam za 20 zł razem, więc jak dla mnie to jest oferta nie do odwołania. Znaczy, Oliwia chciała mi dać je za darmo, ale ja się uparłam, że 20 zł musi być jakaś ta symboliczna kwota, no bo jednak jest to pet shop, który troszeczkę kosztuje. Jest w stanie prawie że nienaruszonym, ona jest piękna po prostu, nie ma żadnych rys, żadnych tych. Ta może lekko jest brudna, no ale to nie ma znaczenia, ona jest naprawdę w idealnym stanie. I to już były wszystkie pet shopy z dzisiejszego shoppingu. Mam nadzieję, że filmik wam się w miarę jako tako spodobał, bo wiem, że jest krótki. No i ja się z wami żegnam, pa pa!